Naszkicuj wykres funkcji f, jeśli funkcja nasza działa w ten sposób, że dla x z przedziału od minus 4 do 2 przyjmuje wartość minus 2, a dla x z przedziału od 2 do 5 przyjmuje wartość 1. Zaznaczmy sobie podpunkt A, zaznaczamy oś y, oś x. Dla x z przedziału od minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, tu jest minus 4 do 2. Raz, dwa, czyli w tym obszarze funkcja przyjmuje stałą wartość równą minus 2. Minus 1, minus 2, czyli tu jest funkcja stała. Przykładamy linijkę, prowadzimy linię prostą aż do dwójki, od minus 4. Dla tych argumentów mamy wartość minus 2. Teraz dla argumentów od 2 przedział otwarty do 5 przedział otwarty, czyli od dwójki do piątki, będziemy mieli jedynkę. Wartość 1 jest tutaj, czyli tu robimy sobie linię stałą, z tym, że w dwójce dajemy kółko otwarte, dla argumentu 2 dajemy kółko otwarte i dla argumentu 5 dajemy kółko otwarte, ponieważ tu jest wyraźnie zaznaczone, że x należy do przedziału obustronnie otwartego, czyli bez dwójki, bez piątki. W takiej sytuacji zaznaczamy kółka otwarte. I podpunkt B. Zobaczmy. Znowu rysujemy sobie układ współrzędnych. Zaznaczamy oś x, zaznaczamy oś y. W przedziale od minus 3 do 0. Tu niech będzie minus 3. Tu niech będzie 0 w zerze otwarte. Mamy funkcję stałą minus 3, czyli na poziomie minus 3. Zaznaczamy funkcję stałą, tu kółko zamalowane, tu będzie kółko otwarte, a później od 0 do 4 przyjmuję funkcję stałą 4. Raz, 2, 3, 4. Funkcję stałą 4. Raz, 2, 3, 4. Kółko otwarte, kółko zamalowane i tak wyglądałaby ta funkcja.